Mini Mundial, piłkarski turniej uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego, rozpoczął się w kwietniu losowaniem drużyn, które przyszło im reprezentować. Przez maj i czerwiec w gminach województwa rozgrywano lokalne mistrzostwa, będące równocześnie kwalifikacją do wielkiego finału. Od początku zabawę podzielono na dwie kategorie wiekowe, klasy 3-4 oraz klasy 5-6, oczywiście szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa w zabawie była obowiązkowa obecność dziewczynek w drużynie. I tak przez ostatnie tygodnie młodzi piłkarze, jako zawodnicy państw całego świata, zapominali się na boiskach w piłce nożnej.
I w ten sposób finaliści każdej eliminacji plus po dwa najlepsze spośród wszystkich ekip zajmujących miejsce trzecie stworzyli pełną pulę uczestników wielkiego finału w Szczecinie. Widzę, że troszeczkę zginęło chyba... Na początek sobotniej rywalizacji piłkarska kołyska blisko 300 młodych sportowców dla Grzegorza Matlaka, jednego z organizatorów mini-mundialu, bo jemu właśnie w noc poprzedzającą finał urodziła się córka. A później na stadionie imienia Floriana Krygiera rozpoczęło się wielkie mini-mundialowe szaleństwo. Po 4 grupy w każdej z kategorii wiekowych. W grupie każda z 4 drużyn reprezentowała inną gminę. I jeszcze jedna istotna informacja. Młodych sportowców od samego początku mini-mundialu odwiedzały wielkie gwiazdy polskiego sportu. Przyjaciółmi imprezy zostali m.in. wioślarscy mistrzowie olimpijscy i świata, piłkarze reprezentanci Polski w futsalu, mistrzowie świata w pływaniu, byli reprezentanci Polski w piłkę nożną na stadionie. Gwiazd nie zabrakło także w trakcie wielkiego finału. Ja myślę, że z grona takich dzieci, takich chłopców na pewno kiedyś wyrośnie, nie wiem ilu, oby jak najwięcej dobrych zawodników, którzy zasilą kluby z naszego województwa, przede wszystkim Pogoń Szczecin. Na pewno służy to rozwojowi dzieci, także wspólnej rywalizacji, na pewno mile spędzony czas przez nich. Także na pewno i tak zarówno dla dzieci jest to miła, sympatyczna sprawa i tak samo dla trenerów, którzy również mogą przyjechać, obserwować zawodników, których mogą szlifować talenty. Także od tego wieku, od takich turniejów zaczynała się przygoda z piłką większości profesjonalnych piłkarzy. I myślę, że otoczka jest fajna, bo każda dziewczyna, każdy chłopak dostaje koszulkę z reprezentacją swoich, a to wiadomo, gadżety kręcą. No na pewno, no miło, że te drużyny mogą mieć fajny sprzęt, że są sponsorzy, którzy przekazują środki na to, żeby takie turnieje się odbywały. Także no, w tych czasach piłka, sport, no bez pieniędzy nie ma racji bytu. Z takich turniej wyłaniają się z reguły takie diamenty, które później trafiają gdzieś wyżej i osiągają te marzenia, które sobie właśnie w takim młodym wieku w głowie układają. A na boiskach wielki zawrót głowy. W grupie starszej mieliśmy prawdziwą grupę śmierci. Argentyna, Anglia, Niemcy i Szwecja. Ostatni mecz Anglia kontra Niemcy decydował, kto awansuje do ćwierćfinału. Anglikom do szczęścia wystarczył remis, ale przegrali 0-2. I to Niemcy plus Szwecja awansowali z grupy. W innej jeszcze ciekawie. Australia nie mogła przegrać z Kamerunem i też była już ćwierćfinalistą. Tymczasem Kamerun w końcówce podwyższył na 2-1 i zrobiło się ciekawie. Mecz zamykający rywalizację w grupie. Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Portugalia. Ta ostatnia musiała wygrać 3-0, by wyprzedzić ekipę antypodów i wygrała aż 4-0. To komplet par ćwierćfinałowych kategorii klas trzecich i czwartych.
działamy w myśl hasła Hej Hej USA. Nasza drużyna to Duma Drawska oczywiście i mamy nadzieję, że osiągniemy ten najlepszy wynik dzisiaj. A to już ekipy, które w ćwierćfinale się znalazły, ale w kategorii starszych uczniów klas 5 i 6. Pierwsze mecze i od razu wielkie emocje. Na 8 spotkań tej fazy rywalizacji w aż 4 grano dogrywki i tylko Niemcom udało się w dogrywce pokonać rywala ekipy Iranu. W starciach Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Czarnogóra, USA kontra Portugalia oraz Meksyk kontra Szwecja skończyło się na konkursach rzutów karnych. W ten sposób w wielkich emocjach dotarliśmy do półfinałów. W grupie młodszej Ekwador zagrał z Czarnogórą. Wystarczyła jedna bramka i to Ekwadorczycy mogli zapomnieć się w radości. Jak ci się tutaj gra w ogóle? Bardzo dobrze, fajnie jest. A możesz opisać ten mecz, jak to było? No było bardzo ciężko, ale się udało. Ty taki na bramkarza to za wysoki nie jesteś. Dlaczego na bramce stoisz? Taką mam pasję. Pasja bramkarska? Tak. W drugim meczu